Podobnie. No co, tym razem będą kulisy z tobą, no. A jest ich krawiec. Dobra, powiedz mi, jak w ogóle minęły pół roku u ciebie w GKS-ie? Dobrze minęły. Co, krótko i na temat? No, może no, może jakieś, rozwiniesz? Na jakieś szczegółowe pytankowo, no, tak ciężko. No nie no, wiesz, jak ogólnie ci się podoba w GKS-ie? Co się działo w ogóle przez te pół roku, jak tutaj przyszedłeś no, do nas? No, ciężki początek miałem, nie dostawałem dużo gry, ale z czasem gdzieś tam udowodniłem swoją jakość. Okej. Okay. I dostawałem czas. I z tego powodu jestem szczęśliwy, że mogę na boisku się spełniać. Dobry. No, teraz póki co jest, nie można nazwać tego dobrym startem sezonu, no bo gdzieś tam parę punktów nam uciekło, ale... Ale dobrze się zapatruję no teraz na piątkowy mecz i myślę, że jeżeli dalej będziemy utrzymywać naszą grę i będziemy skuteczniejsi, to możemy te punkty uzyskać już więcej, nie? No dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o, jak tutaj zanim przyszedłeś, co ci wtedy mówili koledzy, którzy tu byli po prostu z Lecha? Na temat GKS. Ja z Szymkiem z reguły rozmawiałem na ten temat, prosiłem go jakieś tam rady. Okay. No i mówił mi, że tutaj trener na pewno wymaga, żeby dużo biegać, że taktycznie tego jest więcej niż to miało miejsce w moich klubach czy tam w juniorach w Lechu. No i rzeczywiście było tak. Zaskoczyłem się tutaj wieloma takimi rozwiązaniami taktycznymi i też dało mi to wiele do myślenia w kontekście mojego rozumienia gry. I fajnie, że mogę się jakby rozwijać tutaj też właśnie taktycznie, nie? Okay. W nowym stylu gry. A ogólnie obserwujesz na bieżąco, co się dzieje w Lechu i ogólnie ich grę? Jasne, jasne, obserwuję i fajnie rozpoczęli sezon w Ekstraklasie. Też teraz widzę im w pucharach, gdzie też im fajnie. Teraz jutro grają mecz ze Spartakiem, więc na pewno będę oglądać i śledzę i trzymam kciuki mocno. Jak idzie? Dłuższy materiał. Będzie dłuższy materiał, tak. My pójdziemy w trójkę ze Szczukiem, nie? Ty Krawcy idziesz? Raz, dwa, trzy, nie? To oni z miastu jeździ. No chodź tam, przyjdzie tu Alan resztę. Dobra. Tylko ci co ci nieśli teraz idą tam, potem tam jest tutaj, żeby nie było jaj. Bo ja tam nie będę. Baranka trzeba nagrać właśnie? Tak, no jak właśnie. Rządzi? Tak, ja się z tą witałem też, z Krawcem się witałem. Nagrywaj go, 2+1 to wpisał. 2+1, no właśnie przed chwilą montowałem film właśnie z nowym kontraktem, ale tak. Co, tą pierwszą wersję no to co wczoraj, to druga wersja, druga wersja lepsza, bo tam pierwsza poszła nie po naszej myśli z chłopakami. No, nie było źle, wiesz, było tylko widać nogi tak naprawdę, więc... Zapytaj się go, jak wchodził dzisiaj do szatu, prawie się o drzwiach nie zmieścił. A jakiej frekwencji się w ogóle spodziewacie? No wiesz co, ja obstawiam, że będzie podobnie, albo nawet więcej. Czyli trzy było? Więcej na pewno będzie. Bo to wiesz, walka z Petrą, no to jest... Mało rozmowną osobę sobie wybrałem. Dobra, teraz już można rozmawiać dalej. Jak ogólnie... W trakcie siłowni będziesz miał? No oczywiście, że tak. Wtedy naturalnie wyjdziesz. Jak ogólnie wrażenia po Mistrzostwach Europy? Szkoda, że nie udało się wyjść z tej grupy, zabrakła bramka. No właśnie, bo to też jest dość szczególne, nie? Myślę, że pokonaliśmy się w miarę dobrym stylu. Z Włochami wygraliśmy tak naprawdę równy. Były momenty nawet, że ich dominowaliśmy, bym powiedział. A z Maltą to myślę, że ten mecz najbardziej nam popsuł, bo szybka czerwona kartka. No i ciężko było zagrać swoją grę w momencie... O, co to jest? Czemu stacja? Szczukiem bierze Brazoli. Brazoli musi być. No, szybko dostaliśmy czerwo. No i jakbyśmy nie dostali, no to pewnie byśmy więcej bramek strzelili. No i to by wystarczyło nam, żeby wyjść już z tej grupy. No to zawsze wiadomo, że w jakiś sposób ogranicza, nie? Tracisz zawodnika. No. Tracisz to, co było planowane wcześniej i trzeba kombinować, żeby inaczej rozegrać, nie? No chociaż teraz w Miedziu też graliśmy bez 10
No tak, tak, tak. No było zupełnie inna gra, ale mimo wszystko dobrze sobie radziliście, nie? Powiedziałem nawet, że w trakcie graliśmy w tych 10, to i tak mieliśmy jakby dużą kontrolę nad tym, tak? Mhm. No, tam właśnie straciliśmy tą kontrolę i na za dużo pozwoliliśmy na się. A to już dawno temu było. To nie ma, dawno temu i nieprawda. Prawda, przykra prawda, ale... Ale już mamy nowe tutaj wyzwania, tak się dzieje. Myśliśmy... Bez przekleństw się nie da. ...tego boiska. A oni byli to bramkę położyli sobie tutaj, nie? Nie, to są jaja. Ale nie, my kładziemy ją tu i oni... Jaja. Tak, zostawiamy ją tu i oni sobie ją przyniosą. O co, wielkie halo? Właśnie o to. Trzeba iść teraz na drugą stronę. To taki mądry brzoza? Można bramkę stątać tu. Podobnie myślą jak ty. Dobrze wiemy, że jak ty wyjdziemy, nie chcesz, byśmy tu zostały. Ale to nie dzisiaj. A to już się rozwinąłeś mentalnie? Nie, w jednego dnia. Dobra, to idziemy czwórkę. W czwórkę się przyjemnie nosi, to można zanieść, tak, ale... A nie też w czwórkę. Dobra, dawajcie, idzie. A. Okej. Okay. No to została ten, to chyba, że pomogę, czekaj. Nie no, luz, tak się tak spokojnie się jak tam, no poprzez... Gorzej jest siatką pieprzętą się w twarz. No ale... tak, właśnie widzę. Dlatego za chwilę ci zadam pytanie, żeby ci już z tą siatką nie... Zadaj mi teraz pytanie, tak. Iść wszędzie, przede mną. Przede mną. To czekaj, sobie przejdę. Staram się wejść. Wiem, że nie powinien wchodzić teraz na murawę, no ale... Dlaczegoż to? No bo wiesz co, trzeba szanować murawę. Ja jestem w normalnych butach, nie w kołkach wyczyszczonych, no nie? No właśnie, normalne jest. Gorzej w korkach, żeby nie zryć. Jak ocenisz w ogóle swoją postawę na mistrzostwach? Jak ocenię swoją postawę? Na pewno nie ocenię jej dobrze, no bo nie weszliśmy z grupy, więc nie udało się celu uzyskać, a taka gra w reprezentacji to nie patrzy się zazwyczaj na indywidualne swoje osiągnięcia, tylko na to, jak zespół cały pociągniemy wspólnie. Słyszeliśmy taką rzecz, że zaraz po powrocie z Malty trener Górek chciał dać ci wolne, ale odmówiłeś. Dlaczego? No ponieważ to już było blisko do sezonu, został wtedy jeden sparring do końca. Nie byłem jakoś mocno zmęczony, więc chciałem pokazać, że jestem gotowy już do gry od razu i w ten sposób przyjechałem od razu po przylocie z Malty. Mhm. Więc myślę, że to było bardzo naturalne, że tak zrobiłem, bo jeszcze jakbym był jakiś zmęczony, jakieś stłuczenia czy coś, no to pewnie bym sobie ten dzień, dwa odpoczął, nie? A tutaj przyjechałem i tak mnie wprowadzali trenerzy i tam po połowie na przykład grałem w małych grach i tak dalej, więc to było fajne wprowadzenie takie po mistrzostwach. Okej. Cześć. Albo twoje. Znaczy twoje. Bo ja słyszałem, że dzisiaj masz urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Samych sukcesów. Dziękuję. Siema. Cześć tak zarósł. Co? Nie stać mi na maszynkę. Cześć. Jak rzek poznał uszy, można? Siedział rzek na schodach, ona przełożył się do konewki, loła woda. Siema, jak się już w ogóle czujesz? Jo. Znasz usia, co do konewki przełożył? Pytasz do aparatu? Czy oczywiście, że do aparatu i też od to ciebie. Dobrze. Dobrze, wszystko Arek, jest okej? Okay? Arek, znasz usia, co przełożył się, loła woda do konewki? No, znam. Co z mózgu ma? Z 6 stopnia, ale to nieważne. Poza tym, że nie pamiętam drugiej połówki, to okej. Okay. Nie pamiętasz w ogóle drugiej połówki? Nie wiem. O kurde. Ale czekaj, oni cię dwa razy tak palnęli? Później podobno jeszcze leżałem, nie? Tak, w plecy. No. Tego nie pamiętam. Ja to
dwie szanse. Elegancko. I cyk. No właśnie, już usłyszałem kroki i mówię, dobra, to już przylatuje, nie? Jakie to, co tam jeszcze masz? W sumie są trzy. Jak w ogóle, jeżeli chodzi o naukę i piłkę? Da się to łączyć, jest... Teraz to już nie ma łączenia tak naprawdę, po maturze jestem. A, bo jesteś właśnie po maturze, bo to też jest jedno z tych pytań, które tam się zastanawialiśmy, czy już jesteś po maturze, czy przed maturą. Po maturze, oblanej. Matma. Matma? Nie poszła, no ale no. Będę sobie poprawiał w maju. Okay. Z zeszłego roku, bo teraz bym miał w sierpniu, bym musiał znowu jechać do Poznania, żeby mi ominęły kolejne treningi, czego nie chciałem, więc sobie przełożyłem jakby tą poprawkę na maj i jakby będę pisał to w Katowicach. Więc ta matura do mnie przyjedzie, nic nie ominę, nie? Okej. Okay. Ale wszystkie tak, pozostałe ogarnięte. Miałeś jakieś rozszerzenia cokolwiek, czy rozszerzenia na przykład? Angielski tylko. Na sensie angielski geografia, ale wybrałem sobie angielski do pisania matury i zdałem to rozszerzenie. Okay. Przyjdzie co do czego, to będziesz chciał podjąć jakieś studia ogólnie? Tak, tak. Co... Ja się interesuję, nie? W sensie interesuje się mega piłką nożną, więc ja na pewno bym chciał po karierze na pewno się wiązać z piłką. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie chcę się ogłaszać, czy chcę być jakimś trenerem, czy coś, bo mam 19 no jasne, lat tak. Na razie, ale mnie to jara, nie? W piątek gramy ze Spadkowiczem. Co GKS musi zrobić na boisku, żeby stworzyć przewagę? Myślę, że nic wielkiego, że grać swoją piłkę, nie bać się być pod piłką cały czas. Robić to, co ćwiczyłem na treningach i to, co pokazywaliśmy, myślę, że w tych trzech meczach. Bo wyglądaliśmy dobrze, tylko właśnie skuteczności brakowało. W tym wszystkim mamy to jest piłka, więc jakby treningiem możemy dojść. Co się śmieje? No z treningiem możemy do wszystkiego dojść i teraz te sytuacje gdzieś tam rozwiązywać już w skuteczny sposób. I myślę, że na punkty to się wtedy przełoży i wszystko będzie git. No to nic, tylko życzyć wam powodzenia i tak się będziemy jeszcze widzieć przed meczem, jeszcze sobie chwilę pogadamy, a tak to do zobaczenia. Do zobaczenia. Wstyd, nie? Wstyd. No wstyd. Kurde, jak się dzisiaj wystroił ale i się nawet ogolił, kurde, dobrze. Tak ale grają, ale masz rękawiczki, co, na rowerze przyjechałeś? Siema, hej. Co tam, jak tam? Dobrze, w porządku. Jak nastawienie? Zajebiste. Siema. Jak tam nastawienie? Byś coś powiedział, a nie? Perfekcyjne. O! Siema. Jak tam nastawienie? No dobre, bardzo dobre nastawienie. Bojowe? Bojowe, no. Z rana dzisiaj tyle czasu było się przygotować, fajnie. Okej. Jak ogólnie zawsze się przygotowujesz przed meczem? Masz jakieś swoje takie rytuały, cokolwiek? Nie. Nic? Nie. Czyli zazwyczaj po prostu przychodzisz... Obejrzę sobie jakiś... A, mówisz, że teraz jakbym przyszedł no. do klubu? No. No to pójdę sobie na salkę, coś tam się poroluje, nie? Ale nic szczególnego. Nic szczególnego. Nie, no po prostu nie jestem przesądny, tak się mówi? No chyba przesądny. Tak to można określić. Nie jestem przesądny, no więc jakby podchodzę na spokojnie do tego meczu, nie? Bez żadnych tam spin i w ogóle, także na chillu. Okej. Okay. Że bardziej, żeby rozmawiać ze sobą. Jakiś taki, na spokoju, po prostu traktujesz to jako normalny dzień. O, może nie normalny, bo wiadomo, jakaś tam adrenalina jest i tak dalej, ale widzę się z tymi chłopakami codziennie, więc głupio by było nagle w dzień meczowy się nie odzywać ze sobą, co nie? Mhm. O. O, te czapki właśnie, widziałem, że są czapki. Jakbym mógł zobaczyć te czapki, to byłbym... Są trzy właśnie. No to dla kibiców, żeby pokazać, jakie są rodzaje. Widzę, że to jest tracker. Całkiem spoko. Co tu jeszcze mamy? Tu mam taką z czarnym rocznikiem. I hokejową. Cyk. Też tracker. Już są w sprzedaży. I te kawy właśnie. To mnie chyba najbardziej zaskoczyło. Ulala. I miśki. Elegancko. To było słodkie. Akurat bardzo ładny misiek. Gdzie jest
To jakby ktoś właśnie chciał kawę, no to świeżo palona. Tak. Brazilian Yellow Bourbon. Okej. Okay. Całkiem nieźle. Tutaj co mamy za... To jest to samo? Nie, Columbia Supremo. Całkiem nieźle. Także, drodzy kibice, jeżeli chcecie napić się kawy prosto z klubu, czy wypróbować sobie czapeczki, to zapraszam do sklepu. Albo ewentualnie Miśka. Idzie dostawa Miśków. Czego się wstydzisz? Z cieszynkami nie miałaś problemu. To było fajne. No to było fajne, to też jest fajne. Oby się sprzedały. Oby. No. Dzień dobry. Dobry. Ja mam takie pytanie, co tutaj dobrego można zjeść? Co dobrego można zjeść? Tak. Zapiekanki, burgery, frytki, co tam jeszcze będzie można? No i burgery różnego rodzaju, z kurczakiem, z wołowinką. Wołowinką, okay. Tak samo do zapiekanek też dodajemy albo kurczaczka, albo kiełbaski, jak to lubi, po jakiemu zjeść, po różnemu. Okej, okej. Nagetsy dla dzieci, coś też takiego typowo, bo tutaj jest strefa blisko dla dzieci. Jasne, jasne. Tak. Czyli dla każdego coś dobrego. Zapraszamy, tak, dla każdego coś dobrego. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry. Co tu się szykuje? Tu będzie DJ Kajko grał. Okej. Okay. Jaki rodzaj muzyki dokładnie? Festiwalowy. Festiwalowej, tak, tak, żeby troszkę... W ramach festu. No tak, w ramach festu. Ale to teraz przyjdzie gwiazda i cześć. Może powie. Cześć, cześć, cześć. Daniel, miło mi. Łukasz, miło. Co tu będzie się działo ogólnie? Tutaj troszkę musimy... puścić muzyczki, żeby się lepiej przy piwku siedziało, tak? Okej, okay, okej. Okay. Tak, mamy trochę muzyki takiej. O, tam. Cześć, Daniel. Miło mi. Muzyka elektroniczna, żeby Daniel. Był... A, Daniel, okej. Okay. Muzyka elektroniczna, żeby było, żeby dobry flow był. Okej, okay, okej. Okay. Tak, disco polo nie ruszamy dzisiaj. Dobrze, prawidłowo, prawidłowo. Nie zawsze te disco polo powinno wchodzić, także... No, nie, nie, nie. Ale dzisiaj ma być festiwalowo, także... Tak, tak. Z kim to się chcesz spotkać? Z trapu. Okej, okay. Skąd się w ogóle znacie? Z kadry. Z kadry. Dobrze, to zaraz nam go pokażesz. A ten, co ja chciałem... co czujesz, jak jesteś przed meczem w tunelu? Zasad wtedy taka adrenalinka, o której wcześniej wspominaliśmy? Adrenalinka, no. Szczęście takie, że mogę tu wychodzić. Wsparcie trybun na pewno. Okej. Okay. Głośno. Czyli czujesz energię dochodzącą po prostu z trybun bukowej, tak? Czuć, zawsze ta sama jest. To jest fajne. Rodzinka zawsze na górze sobie macha. No właśnie. Dzisiaj ktoś z rodziny będzie? Będą. Rodzice, siora. I jeszcze sąsiad będzie też. Okej. Okay. Pozdrawiam pana Marcina. Okej. Okay. Jest i on. I to jest ten kolega z kadry. Przedstaw się. Jak się nazywasz? Witam, Igor Drapiński. Nie ma się z czego wstydzić. Dobra, nie przeszkadzam wam, porozmawiajcie sobie. Z kim idziemy się spotkać? Przyjechał japoński dziennikarz, który poprosił o akredytację z uwagi na to, że śledzi Shuna Shibatę. Idziemy się z nim spotkać, przywitać i zobaczymy, co w ogóle tutaj robi. Nazywam się Takashi. So, you speak in Polish? Yes, slabo, slabo. Okay, I just want to ask you, everything fine here? Yes, fine, thank you very much. This is my first time, you know. First time in Katowice? Katowice many times, but okay. This club, you know. So, why Katowice many times?
what did you do? Because you know, also I covered Gunnik Zabuje, Lukas Podolski, Daisuke Okota, Kanji Okunuki. Okay. I'm happy that Shun Shibata played for the club, you know? So how did you end up in Poland? What are you doing here? Mainly, not only Poland, in Europe, I follow Japanese players in Europe, you know, mainly. You know? Okay. For Japanese newspapers? Yeah. I'm like freelance. Okay. I give information to the website, magazine, newspapers, you know. Because normally Japanese newspapers don't come here, you know. Yeah, sure. So there's no information, no photos, you know. So I'm very happy because Shun Shibata, I hope he will play well, you know. Did you watch Shun before in Stomilorsten and Olympia Zambro? No, not yet. That's why this is my first time to watch Shun Shibata. Okay. You know? I hope he will play as long as possible. Yeah. He's on the bench, but we're hopeful that he will be on the and pitch. And also, you know, because it's very difficult for him, but okay. I hope he practices very hard. He get trust from the coach, and I hope he will play, and he will be the best player in Katowice, and maybe Górnik Zabrze or, you know, Piast Gliwice, or maybe Bundesliga, or Japan national team, you know. I'm very happy, you know, to come here, you know. Also, I see many fans outside, and they are, like, fanatic, and... We hope that today will be good atmosphere for the game and for the fans. To just celebrate. Yeah, also I really hope that Katowice will be promoted extra class, you know? Yeah, we hope for this too. We try hard. I believe, you know. Have a good game. Okay. We can be in touch if you need anything from Okay, thank you, Marzo. Thank you. Ah!
Właśnie! Święto! Dobrze, dobrze. Szukasz? Rodzinkę. Znajdź ich, weź, przybliż lupę. No nie mam jak, mam zbyt wąski obiektyw. Widzisz? Masz fajnie obiektyw. Jak wrażenia w ogóle? Fajnie, że 3 punkty, co jeszcze 4-1, więc duża zaliczka. Myślę, że kontrolowaliśmy mecz, nie? No tak, tak, więc, tak. Więc fajnie. O, powiem ci, dużo wniosłeś, tam miałeś kilka takich akcji, że... Jak na początku, że ci powiedział, perfekcyjne samopoczucie. Perfekcyjne! Przejmuj kulisy. Nie, nadaję. Ale powiedziałeś dobrze, perfekcyjnie. Perfekcyjnie i to się liczy. Dokładnie, dzięki. Podnoszę się. Ile proszę. Pracę w ciszy, panu. Poczekaj, bo kiedyś przyjdzie twoja kolej na kulisy. Tak. No dzisiaj, proszę cię, jakbym nie wszedł do szatni, to... Ale wydrę japo. Co ty kombinujesz? Co? Nie, właśnie... No bo bateria, żeby się dowiodła też. Wszyscy, tak? A będzie Majkowo? Kto wszedł ostatnio? Ja. Tak? Dobra, okej, panowie. Ogromne gratulacje za włożony wysiłek, za jakość, którą żeście pokazali. Dla mnie największym plusem tego wszystkiego jest to, co się wydarzyło po nieszczelonym karnym. Następnie to szczelimy. To jestem o tym przekonany. Dlatego, że się trzymacie razem i nikt nie spuszcza głowy na dół. To był kapitalny mecz. On jest za nami, na pewno go będziemy też analizować, ale miejmy nadzieję, że następnych paręnaście też będziemy grali w taki sposób, z takim zaangażowaniem i z taką pasją. Dzisiaj jesteście dla mnie prawdziwymi kozakami. Graty, panowie, graty. Jedna jest!
jarał Discovery, nie?